Siemanko, jestem Lucek, a to jest GTA Online. Moi drodzy, zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry. I dzisiaj celem jest kupienie stroju... Spadaj! Kupienie stroju... Spadaj! Świątecznego dla mojej Asuki. I... no, kuźwa, spadaj! I jeszcze stunigowanie... z samochodu, który sobie kupiłem grając na live, tak? Znaczy zdobyłem sobie na niego kasę, potem go sobie kupiłem i zdobyłem kolejną kasę na tuning. I teraz właśnie będziemy sobie tuningować. Mam 300 tysięcy dolarów w grze, myślę, że to wystarczy na tuning. Mam ładną choinkę i prezenty, to jest z okazji świąt ogólnie dodana. Właśnie, zobaczymy, czy tu są jakieś inne, nie wiem. Ale chyba raczej nie ma innych wystrojeń tego mojego mieszkania, czy apartamentu właściwie. W pokoju planowania też jest raczej czysto, więc poza tą choinką nie ma tutaj nic. Można sobie kupić teraz willę i nią mieszkam. Są świetne, dlatego chciałbym ją mieć. No ale zanim to, pokażę wam mój nowy samochodzik. I on przypomina Chevy Cobra 427. I jest samochód bardzo podobny do tego tutaj, to jest Conquerte Blackfin. A tutaj mamy Chevy Cobra, tak? Niby auta, jak spojrzałem na tą Chevy Cobra, to już myślałem, a gdzieś widziałem ten samochód. I one są w podobnym stylu, ale zobaczcie, że Conquerte jest znacznie większa niż Chevy Cobra. Cobra jest malutka. I zaraz zobaczymy, jakie ma opcje tuningowe. Mam nadzieję, że 300 tysięcy spokojnie wystarczy mi na tuning. I co ciekawe, posłuchajcie tego. Gdy wsiadamy do samochodu, to słychać taki fajny start. Tak, bardzo fajnie startuje, strasznie mi się to podoba. A w Conquerte Blackfin chyba tego nie ma. Nie wiem, zobaczymy. Nie, tutaj jest po cichu. A tutaj właśnie jak się wchodzi, to jest jeden z trzech nowych sportowych samochodów dodanych do gry. Tak, i to jest bardzo fajne, dodaje taki ciekawy smaczek do tego samochodu. Nie jest to najszybszy wóz i zdaje się, że jest klasyfikowany jako muscle car. Możemy jeszcze raz wysiąść i wsiąść z powrotem. Być może pokaże się klasa tego auta. Klasyki sportowe. Tak, ten samochód nazywa się Mamba. Mam i ja. Nie no, mam i ja to sobie żadałem. Ale nawet moja Asuka, taka średniego wzrostu kobiecina, w tym aucie wygląda jak dwumetrowy potwór, naprawdę. I jest to fajny samochodzik o tyle, jeśli ktoś lubi auta takie klasyczne. Mnie się on bardzo podoba osobiście i strasznie go lubię. I tylko tak, no właśnie, chodzi tutaj o prowadzenie. Samochód bardzo, bardzo driftuje. Nie wiem, jak jest po tuningu, teraz jest to wersja oczywiście stokowa, bez żadnego tuningu. Możemy sobie tu parę rzeczy zrobić w tym aucie. Tak naprawdę nie wiem dokładnie co, bo nie przyglądałem się temu. Nie jest to najszybszy wóz i zdecydowanie Conquerte Blackfin obecnie na tym tuningu, w jakim ją mam, zdecydowanie lepiej radzi sobie na wyścigach muscle carowych, tak myślę, bo praktycznie tamtego samochodu nie zarzuca jak te typowe muscle cary, z którymi mamy do czynienia na wyścigach. No ale wiadomo, przed tuningiem tamten samochód też nie był kozakiem. A zobaczymy, jakie opcje mamy tutaj, w tym aucie. Myk, myk, a później jak stuningujemy wóz, pojedziemy jeszcze kupić strój świąteczny, bo można sobie teraz właśnie takie stroje świąteczne wdziać na naszą postać. No i dobrze, tak sobie wygląda nasza Chevy Cobra, inaczej Mamba. Nie? Naprawdę bardzo mały samochodzik, bardzo stylowy, fajny. Przyda mi się tutaj pancerz, to jest aż 50 tysięcy, więc zanim kupię pancerz, zobaczmy... wydechy. Wydech można sobie kupić z chłodzeniem takim większym. Zdaje się, że to jest chłodzenie takie większe po prostu. I ta rura jest ogólnie większa. 750 dolarów to naprawdę nie jest dużo. Maski. No i tutaj no niestety maski są brzydkie. Tak? Można ewentualnie sobie taką prostą zainstalować, ale ta fabryczna moim zdaniem jest najciekawsza. Prosta jest taka zbyt skośna, bym powiedział, a ta fabryczna jest w porządku. Z kolei ta, no już widzicie, to jest dodatkowy kolor, oczywiście można sobie zmienić razem z dachem, ale no jest za krótka. No niby to jest maska tylko, tak? Niby maskę możemy malować, ale to troszeczkę niszczy jakby wygląd tego samochodu, bym powiedział. Dobra, światła, reflektor. Na razie nic nie kupuję, bo nie wiem, czy mi na wszystko starczy kasy.
7 koła kosztują ksenonowe. Myślę, że ok. Tablica czarna, lakierowanie, kolor podstawowy. No i tu można się pobawić, tak? Nie wiem, na jaki kolor tutaj pomalować moją kobrę, ale koła są, o kurde, teraz dopiero widać, jakie te koła są duże w tym samochodzie. I felgi bardzo mi się podobają, te stokowe, które ten samochód na sobie ma. Czerwony kolor, myślę, że fajnie będzie pasował do tego auta. Tym bardziej, że ja wszystkie praktycznie maluję w swoim garażu na czarno. Bardzo podoba mi się winna czerwień i jeszcze taka noc. Noc coś tam, nie pamiętam, jak to się dokładnie nazywało. O, jest, nocny błękit, też jest fajny kolorek. To nie jest czarny, ale pod słońcem jest taki, w taki fajny się po prostu błękitny zamienia. Dużo kolorów mi się tu odblokowało, bo jak graliśmy sobie razem na live'ie, na które was zresztą zapraszam, i archiwalne live'y są na moim drugim kanale, jeśli by ktoś chciał obejrzeć, to właśnie... O, to są... Nocny fiolet też fajnie wygląda. Coś miałem powiedzieć, że na live'ie coś tam, ale nie pamiętam, wyszło mi tu z głowy. Aha, zdobyłem sobie setny poziom, więc sporo rzeczy mi się nowych odblokowało, między innymi sześciokołowy Mercedes 6x6, którego będzie trzeba też sprawdzić. Oczywiście w grze on nie nazywa się Mercedes, ale w rzeczywistości wiemy, że to jest Mercedes, tak? Ten kolor fajnie wygląda. Złoty? To jest złoty? Serio? Ale zobaczcie, że mam jeszcze je zablokowane. Cukierkowa czerwień, no dobra. To jest klasyczny, metaliczny. Oj, myślę, że metaliczny będzie tutaj ładnie wyglądał na tym samochodzie. Wulkaniczna czerwień. Płomienna czerwień. Podobają mi się te... O kurde, te kolorki są drogie, ale są naprawdę bardzo stylowe. Coś było fajnego, taki zielony. Niebieskiego samochodu w sumie jeszcze nie mam. Chcę jakiś taki... Właśnie, jaki ja chcę kolor? Ja nie chcę ani za bardzo żywego. Jakiś taki lekko klasyczny. Coś a la to. Ale on tak nie podkreśla charakteru tego samochodu. To jest muscle car. Mamy tutaj w Chevy Cobra jest ponad 6-litrowy silnik. No a co ciekawe, ten samochód wcale jakichś wielkich osiągów nie ma. On po prostu ma taką ogromną pojemność silnika. Wow. Nie mam pojęcia. Ciężki wybór. Ale to kolor będę mógł sobie zmienić później. Podobały mi się te czerwone w różnych odcieniach. I myślę o tym wulkanicznej czerwieni sobie myślę i sobie zainstaluję. Kolor dodatkowy, tutaj się zmienia prawdopodobnie dach i o, widzę, że tutaj te owiewki. Damy sobie, nie wiem jakie, czarne, a zobaczymy, jak w czarnym będzie wyglądało. Prawdopodobnie usunę tutaj dach. Bez dachu samochód ładnie wygląda. Ale wydaje mi się, że z dachem jest bardziej praktyczny. Ale kto by kupował taki samochód, żeby stawiać na praktyczność? No hej, to jest samochód do ścigania się, zdaje się, tak? Tak. Myk. To jest klasyczny, mogłem wziąć metaliczny, ale nie wziąłem. No i dach. Dach możemy sobie usunąć. I teraz pytanie, lepiej z dachem czy bez dachu? Właściwie Conquerte Blackfin mam z dachem, tam też dach można sobie usunąć. Więc jeden taki samochód, myślę, fajnie by było mieć bez dachu. Ale znowu też możemy sobie przyciemnić później szyby, tak? A w wersji bez dachu no już nie ma co przyciemniać. Podoba mi się ten samochód bardzo. Z dachem i bez dachu mi się podoba. Kurde, ale... Nie no, tylko... Ciężki wybór, na razie wezmę bez dachu, bo jak mówiłem... O Jezu, to można jeszcze obniżyć, ja cię nie pierdzielę. Zaraz zainstalujemy tutaj ulepszenia te tuningowe. Ale nie wiem, czy ja chcę inne felgi tutaj ładować, bo te są absolutnie zajebiste. Patrzę, czy mi się zmienia tutaj szerokość kół, ale się nie zmienia. Nie wiem, może to złudzenie optyczne, ale wydaje mi się, że z przodu koła mają troszeczkę mniejszy cal jakby niż te z tyłu. Ale felgi fabryczne są zdecydowanie bardzo piękne. Muscle car. Zobaczmy fabryczne. Ojej. Tutaj nie podoba mi się bieżnik.
Nie chcę takich. Terenowe, sportowe. Te felgi bardziej do tunerów pasują. O, man. Wow, te mi się podobają. Biorę. Kolor. Dobra, wygląda na to, że chyba na wszystko starczy mi kasy. Czarne koła. I tutaj możemy sobie... Projekty opon? Aha, dobra, niestandardowe. Ojej, nie! Bez tych napisów głupich. Kuloodporne oponki. I dym spod opon damy oranżowy. Bo właściwie ten kolor czerwony, wulkaniczny, podchodzi bardziej pod oranż niż taki czerwony, bym powiedział. Szyby. Możemy sobie przyciemnić, no ale widzicie, mamy bez dachu samochód, więc nie ma co tu przyciemniać. No i właściwie tyle. Tyle jeśli chodzi o ten tunik i zmiany, jakie możemy wprowadzić w tym aucie. Ale teraz czas na dodatkowy tuning, czyli osiągi, pancerz. Zobaczcie, że to sporo tutaj zabiera. Boję się, że mi nie starczy. Kasiory. A na razie instaluję to, co najbardziej mi jest potrzebne. Czyli zawieszenie mamy, skrzynia biegów. Jeszcze mi chyba starczy na turbo. 50 tysięcy. Zostanie 38 tysięcy i spróbuję to wydać na hamulce. O kurde! Na styk ze wszystkim prawie, że. Niesamowite. Starczy jeszcze na jakieś ewentualne naprawy. Wow. No naprawdę, zobaczcie, starczyło praktycznie. Biorę. I mamy zajebiście stunigowany samochód z motywem lekko świątecznym, bo klakson jest świąteczny. I jest stunigowany na maksa. Oranżowy dym spod opon. I zobaczmy, jak to śmiga. Czy będę mógł spojrzeć tutaj na licznik? Ojej, ja mam coś tutaj z kamerą popieprzone, nie wiem, co mi się tu pozmieniało. Prędkościomierz, ale ciężko na nim odczytać. A jest tam 120, 140. No, prawdopodobnie nie będziemy jechać tutaj więcej jak te 120 mil na godzinę, bo tutaj mamy licznik prawdopodobnie w milach. Ale zobaczcie, jak fajnie tu nawet w lusterkach wszystko widać. GTA, tak? Że widać jakieś tam zarysy tych budynków. Czy ja słyszę jakieś dzwoneczki? Im szybciej jedziemy, tym ta piosenka szybciej brzmi jakby, tak? Tym ona przyspiesza. Świetne to jest. No i grzejemy sobie 120 mil na godzinę. Tak jak wszystkie chyba standardowo samochody, ten samochód będzie się poruszał. Po takim zderzeniu bez pancerza już bym miał wgniecione koło. A teraz naprawdę to super wygląda. Zobaczcie, jak to auto jest świetnie obniżone. Bardzo mi się to podoba. Wielkie, wielkie koła z tyłu. Samochód jest naprawdę drobny, małych rozmiarów. I no, po prostu wygląda niesamowicie. Bardzo odpowiada moim preferencjom, jeśli chodzi o wygląd auta. I przypomina troszeczkę, ja wiem, wielkością Mazdę MX-5. Nie? Też taki mały sobie jest wozik, tak? Obejrzyjmy sobie go jeszcze dookoła w jeździe swobodnej. Z przodu to jest Chevy Cobra 427, ewidentnie, no nie? Z tyłu te lampy w Chevy Cobrze, ja to pokazywałem na live, możecie sobie zobaczyć. Są te światła proste, nie są w takich kółeczkach, tylko są proste, no. Nie wiem, jak to inaczej tak powiedzieć. Pionowo. No i Chevy Cobra chyba występuje tylko w wersji bez dachu, a tutaj standardowo mamy założony dach, który można ściągnąć podczas tuningu. Także naprawdę szybkie auto i zobaczymy, czy teraz tak, teraz też driftuje, trzeba na to uważać,
samochód łatwo wprowadzić w poślizg. No i myślę, że podczas takich wyścigów typowo masylkarowych może mieć z tym problem, zupełnie inaczej niż Conquerte Blackwing. Chociaż tamten samochód też nie jest jakby zdolny do driftu, takiego delikatnego wchodzenia w poślizg, ale można to jak najbardziej opanować. No i myślę, że w tym samochodzie też w jakimś tam stopniu, no ale jest to trudniejsze. Ten samochód się prowadzi po prostu inaczej. Nie mówię, że gorzej, nie mówię, że lepiej, po prostu inaczej i każdy też ma inne preferencje i może też każdemu jednemu będzie to pasować, innemu nie. Dobrze, widzę, że tutaj mamy szmatlik po drodze, zajedziemy sobie kupić szmaty świąteczne na moją piękną masówkę, zajeżdżamy sobie. Kurde, że też to jest na ten krawężnik wjechałem tym autem. Jak mamy lowridera, te lowridery są tak niskie, że nie da się pod krawężnik nawet nieraz podjechać, nie? Trzeba podwyższyć sobie zawieszenie, żeby można było. Ale zobaczcie, ten samochód ma chyba z pół metra wysokości, nie licząc szyby, która trochę wystaje, bo do Asuki sięga właściwie do pasa ta szyba, tak? To jest najwyższy punkt jakby w tym samochodzie. Troszeczkę tutaj uszkodziłem, ale myślę, że w garażu będzie auto wyglądało naprawdę bardzo ładnie. Zobaczcie, no, mały samochodzik, kurczę, no. Bardzo mały samochodzik, malutki, wąski. Nie mogę wyprowadzić jednocześnie Conquerte Blackfin i tego autka, ale jakby tak stanąć obok siebie, na pewno Conquerte zasłaniałoby całym swoim, całą swoją karoserią, tą moją Kobrę, tak? Tak. No dobra, chodźmy zobaczyć te gotowe zestawy, bo to stroje świąteczne prawdopodobnie są w gotowych zestawach świątecznych dodatkowych. Kombinezo. O, stroje Mikołaja. Myk. Myślałem, że będzie tego więcej. Jest sobie strój Mikołaja, można go wziąć za 0 dolarów. Są stroje Lowrider nawet. Ciekawe, nawet nie zwróciłem uwagi. Stroje luksusowe, to już widziałem. Stroje świąteczne. O, proszę, tu mamy coś więcej. Ja bym sobie wziął właśnie strój jakiś elf. Ojej. Fajnie to wygląda. Ja bym wziął jakiegoś elfa. Albo pudding. Śmieszne to jest. Świąteczna piżama. To mi się podoba. Jeszcze chyba jest coś innego. Tu mamy napady. Jeszcze jest chyba jakaś maska lisa. Powiedziałem, że ktoś tam nosił, ale nie wiem, czy to jest z okazji świąt. Dlatego pojedziemy sobie moim Chevy Cobra na plażę i na plaży wybierzemy sobie maskę, myślę, że takiego lisa. Ja strasznie lubię lisy jako zwierzęta i chciałbym taką maskę mieć w swojej garderobie do wyboru. Ale bardzo łatwo zrobić kółeczko w tej Cobrze. Zobaczcie, przy samym starcie, nie? Żałuję troszeczkę, że ten samochód nie ma możliwości chowania dachu. Bo nieraz, no, ja miałem nawet dylemat z tym tuningiem, kiedy ściągałem dach, bo po prostu jednocześnie podoba mi się wersja bez dachu i z dachem, tak samo. Nie ma tak, że ta lepiej, ta gorzej, tylko po prostu już jeden taki podobny, w podobnym stylu klasyk muscle carowy mam w swoim garażu, dlatego tamten jest z dachem, a ten będzie sobie bez dachu i myślę, że będzie taka równowaga tutaj. Ja chyba trochę źle jadę na tą plażę. Właściwie możemy podjechać nawet chyba tą autostradą. Ale nie, tutaj sobie pojedziemy takimi bocznymi drogami. Nie wiem, ja mam wrażenie, że jak hamuję czy jadę po jakichś wybojach tym samochodem, to dzwonią jakieś dzwonki. Ale to może być, to może mi się wydawać, nie mam pojęcia. Może ten samochód po prostu tak brzmi, tak? Zobaczcie, ten pancerz w GTA naprawdę bardzo dużo daje po takim w zderzeniu bez pancerza już bym miał wszystkie koła powyginane chyba. A teraz bardzo ładnie to wygląda, nawet bez problemu mogę sobie ten samochód prowadzić. Koła są proste, trochę tam karoseria może gniecona, ale też nieduża, jakoś tam specjalnie nie przeszkadza. No i zobaczcie, przy ruszaniu trakcja jest słaba, mimo że samochodzik jest mały, prawdopodobnie niewiele waży, to no mieli dużo i to jest problem, z którym trzeba dealać. Przydałby się śnieg w GTA. Trochę brakuje tego, że na taki event świąteczny nie ma śniegu.
nie? Ale kurde, świetnie wygląda to auto. No i dobra. Nie mówcie, że przestraszyłem tego typa tutaj. Ach, cholera. Maski Vespucci. Wystraszyłem typa, bo przyszedłem z pistoletem. Więc muszę kawałek odjechać. Odjadę kawałek i wejdę sobie w internet i spróbuję. Zobaczę po prostu, po ile jest ten sześciokołowy samochód Mercedes. Pokażę wam, o którego mi chodzi. Myk. Tutaj mamy Mercedes. On jest. Nie wiem, czy tutaj. Ta Corvette, ta Chevy kosztuje, ta Mamba właściwie kosztuje niecały milion. Ale. Moment. Gdzie on sobie był? O, tutaj jest. A, nie jest wcale taki drogi. I on może pomieścić aż 6 graczy, 6 osób na sobie. Czyli tak, mogą wejść też na pakę osoby. To jest bardzo fajne właśnie w tym aucie. Bo można dużą ilość graczy przetransportować jednocześnie. Nie mogę go kupić, bo jeszcze mam za mało kasy, ale to jest kwestia jednego napadu. No i jeszcze ten samochód jest bardzo fajny, chciałbym go sobie nabić. Szkoda, że nie można mieć go w garażu, można mieć jedynie na zamówienie jakby, tak? To jest trochę minus. No ale dobra, wiem, ile kosztuje, nie jest to dużo kasy, to jest kwestia jednego jakiegoś tam napadu albo porobienie, powiedzmy, nie wiem, ile tam 10 albo 12 misji za te 25 tysięcy dolarów i już będę na gotowo, nie? Więc dobra, jedźmy sobie zobaczyć tylko maskę lisa, bo tutaj prawdopodobnie jest taka do wyboru. Tak, koleś już się mnie nie boi. Jestem... ojej, schowaj broń. Dobra. I tu mamy maski. I mamy zwierzęta. Sorry, to są zwierzęta? No dobra. Świnka. Jest liseł! Czerwony lis. Koteł! Ja myślę, że lisełek. O, nie mogę kupić, mam za mało kasy. Świąteczne! O, świąteczne można mieć za darmo. Kurde, to już taka suka w podeszłym wieku. Latynoska Mikołajka. Czarna Mikołajka. Z papierosem. Jaki kurcze, buntowniczy elf. Olel. Nie trzeźwa Mikołaj. Kurczak. Nie, to indyk. Dziwne. Dobrze, że te maski są za darmo. Zły, marudny Mikołaj. Brązowy, szurnięty ciastek. Jest tutaj trochę do wyboru i fajnie, że za darmo. O, tylko tyleż. Znaczy i tak dużo w sumie. Fajne to jest. Muszę coś fajnego wybrać dla suki. Nie wiem co. Jest za darmo dają, to trzeba brać. Nie wiem co naprawdę. Ale to pasuje mi trochę nawet do stroju. O. Także jest coś nowego. Kupione. Narciarskie, tu już więcej nic nie ma. Spoko. Także jest kilka nowych rzeczy, bardzo fajnie, że tak sobie jest. Tunikowaliśmy nowy samochód. Bardzo, bardzo fajny model. Jeszcze zostało kilka innych do testowania. Zapraszam was na kolejne odcinki z GTA Online. Mam nadzieję, że spędziliście miło czas. Do zobaczenia następnym razem. Pa, pa.